W poprzednim odcinku rozpatrywaliśmy chyba najprostszą możliwą gospodarkę. Zresztą nie wiem, czy w ogóle możliwą. Gospodarkę jednoosobową. Aby nawiązać do prawdziwego świata z gospodarstwami domowymi i firmami, przyjmujemy, że facet na wyspie założył firmę i wrzucił w nią czynniki produkcji, w tym nawet swoją pracę. Wszystko wydzierżawił i brał wynagrodzenie za pracę, a potem kupował potrzebne dobra i usługi od tej samej swojej własnej firmy. Zatem jego wydatki są przychodem tej firmy. Natomiast przychód firmy zmienia się w wydatki i zysk. Niewydana część przychodu stanowi zysk. To wszystko wraca do jego gospodarstwa domowego jako dochód osobisty. Mówiliśmy o tym, jak mierzyć działalność gospodarczą na tej wyspie, jak mierzyć jej produkt krajowy brutto. Są różne sposoby. Gdy złotówki płyną od właściciela do firmy, stanowią wydatki całkowite, a gdy zbliżają się już do firmy, Możemy uznać je za przychód całkowity. Przychód całkowity w tej uproszczonej jednofirmowej gospodarce. Ten przychód całkowity jest tym samym, co wydatki całkowite plus zysk firmy. A to jest dochód osobisty tego gospodarstwa domowego. Zapiszę to. Poprzednio, w tamtym prostym przykładzie, produkt krajowy brutto był równy wydatkom gospodarstwa domowego wydatki gospodarstwa domowego gp skrót od gospodarstwo domowe które były równe przychodowi firmy przychód firmy czyli sumie jej wydatków i zysku wydatki plus zysk co równa się dochodowi osobistemu gospodarstwa domowego Dochód osobisty gospodarstwa domowego. Oczywiście, dochód osobisty gospodarstwa, przynajmniej tu, będzie równy wydatkom tego gospodarstwa. Teraz chcę uogólnić tę sytuację, przenieść ją na bardziej złożoną, prawdziwą gospodarkę. Przeczytajmy bardziej formalną definicję PKB. To jest bardziej formalna definicja PKB, a raczej po prostu definicja. Produkt Krajowy Brutto, w skrócie PKB, to wartość rynkowa wszystkich finalnych dóbr i usług wytworzonych w kraju w danym okresie. Omówimy każde z tych pojęć. Podkreślę je oddzielnie. Wartość rynkowa wszystkich finalnych dóbr i usług w kraju. W danym okresie to jest proste. Może być PKB miesięczny, PKB kwartalny, czyli 3 miesięczny, albo PKB w danym roku. Można by obliczać PKB dla dekady, ale zazwyczaj interesuje nas PKB roczny albo kwartalny. Czasami szacuje się PKB miesięczny, lecz zwykle dotyczy on roku lub kwartału. Zagłębmy się w te pojęcia. Bo są bardzo ciekawe. Najpierw przeanalizujmy pojęcie wartości rynkowej. Wartość. Rynkowa. Potrzebujemy sposobu, by mierzyć to, co wyprodukowaliśmy. Najlepiej będzie określić, ile ludzie uzyskają korzyści i ile są skłonni za nie zapłacić na rynku. Tak określimy to najlepiej. Na przykład, jeśli w danym roku powiedzmy, że zostało wytworzone jabłko, jeśli na jakiejś farmie wytworzono jabłko, a także gruszkę, uzyskano gruszkę. Nie powiemy, że PKB wzrósł o jeden owoc. Musimy znać wartość rynkową. Jeśli wartość rynkowa tego jabłka to 1 zł, a wartość rynkowa gruszki jest równa 50 groszy, to wskutek wytworzenia tego owocu PKB wzrósł o 50 groszy. A wskutek wytworzenia tego jabłka PKB wzrósł o złotówkę. W następnym roku może spadnie popyt na jabłka. I ludzie będą za nie płacić mniej. Więc wartość rynkowa kolejnego jabłka wyniesie 50 groszy. I w następnym roku, chociaż wytworzono tyle samo owoców, co w roku poprzednim, wpływy z jabłek zrównają się z wpływami z gruszek. To zależy od wartości rynkowej. Skupmy się teraz na słowie wszystkie. Wszystkie finalne dobra i usługi. Wszystkie. Zatem wszystkie jabłka i gruszki, ale też komputery, samochody, opony, a także usługi. Jeśli więc macie pomoc domową lub idziecie do lekarza, to wartość rynkowa tych wszystkich usług powiększy PKB. Nie obejmie on jednak pewnych rzeczy. Nie obejmuje to rzeczy nielegalnych. Nie rejestrujemy sprzedaży narkotyków. Zdaniem niektórych, powinno się uwzględniać czarny rynek, ale nie rejestrujemy nielegalnej działalności. Nie rejestrujemy też dóbr ani usług generowanych i konsumowanych w gospodarstwie domowym. Podam przykład. Jeśli najmujecie kogoś z zewnątrz, by opiekował się waszymi dziećmi, wchodzi to w PKB, jako usługa, za którą płacicie. Jeśli jednak dziećmi zajmujecie się sami, nie powiększy to PKB, gdybym rozkręcił biznes i strzegł ludziom trawniki. Albo tak, gdyby moja przyszła żona, zanim zostaliśmy parą, płaciła mi za strzyżenie trawnika, weszłoby to do PKB. Po ślubie, gdy strzygę jej trawnik, teraz mój, bo stanowimy rodzinę, usługa nie powiększy PKB. Słowo wszystkie obejmuje więc to, co można rejestrować i gdzie dochodzi do zapłaty. Jedna osoba płaci drugiej za dobro lub usługę. Ciekawa sprawa, w której z początku nie mogłem się połapać, to pojęcie finalnych dóbr i usług. Żeby to zrozumieć, pomyślmy na przykład o tym, jak powstają dżinsy. Mamy rolnika uprawiającego bawełnę, czyli jest rolnik. I muszą zostać wykonane pewne usługi, jakieś prace rolnicze w polu. Powiedzmy, że praca jest warta 5 zł. I, i że trzeba wydzierżawić grunt. Niech to będzie 4 zł. Są też inne elementy, ale nie wnikajmy w szczegóły. Mówię na przykład o zużyciu prądu, ale nie liczymy wszystkiego. Uprawiamy bawełnę, roślinę. Produkujemy trochę bawełny nieprzetworzonej. Ta bawełna ma wartość rynkową powiedzmy 10 zł. Mamy więc nieprzetworzoną bawełnę wartą 10 zł. Teraz możecie wziąć tę bawełnę i dodać więcej pracy. Więcej pracy. Powiedzmy, że dodacie do tego pracę wartą 6 zł. Praca warta... 6 zł. Będzie też pewnie trzeba maszyn, prądu ITP, ale pomijam to celowo, bo i bez tego zrozumiecie proces. Jeśli połączę to warte 10 zł dobro pośrednie z pracą wartą 6 zł, to będę mógł wytwarzać przędzę bawełnianą. Mogę wytwarzać przędzę bawełnianą. To jest powiedzmy ta przędza. Ta przędza ma teraz wartość rynkową 20 zł. Teraz to jest 20 zł. Mogę wziąć tę przędzę za 20 zł i dołożyć jeszcze trochę pracy za 10 zł. Praca 10 zł, i wtedy powstanie tkanina bawełniana warta 30 zł. Tkanina warta 30 zł. A potem biorę tę tkaninę za 30 zł i wkładam jeszcze trochę pracy. Powiedzmy, że praca jest warta 5 zł. Praca warta 5 zł. I dołożymy jeszcze barwnik za złotówkę. Tutaj jeszcze dochodzi barwnik za złotówkę. W tym procesie mogę wytworzyć niebieskie spodnie jeansowe warte 50 zł. Spodnie jeansowe warte 50 zł. Tanie może na przykład to są krótkie spodenki? Mamy dżinsy. Robią to wszystko przez rok, czyli okres, który rozpatrujemy. Bierzemy pod uwagę okres roczny. Wszystko dzieje się w ciągu właśnie tego okresu. Mówimy o PKB w 2015 roku. To wszystko się dzieje wtedy. Co wejdzie w PKB? Gdyby nie słowo finalne, wzięlibyśmy wartość rynkową wszystkich dóbr i usług. Dodalibyśmy te 5 zł do tych 4 zł i do 10 zł i do 6 zł. I tak dalej. I przy okazji produkcji tych dżinsów uzyskaliśmy bardzo dużą kwotę ogromny wkład w PKB. Ale nie liczylibyśmy podwójnie, lecz potrójnie albo nawet poczwórnie, a nawet pięciokrotnie. Te wszystkie wartości składają się na końcowe 50 zł. Rzeczywistym wkładem w PKB będzie tylko dobro finalne, czyli nie uwzględnimy innych pośrednich dóbr i usług, tylko powiemy, że ten ciąg zdarzeń poskutkował wzrostem PKB o 50 zł. Kiedyś objaśnię, co będzie, jeśli nie osiągniemy tego punktu w ciągu roku, tylko zatrzymamy się przy którymś z dóbr pośrednich. Na razie, zakładając, że dojdziemy do tego punktu, włączymy do PKB tylko finalne dobro. Ostatnia część definicji brzmi: wytworzonych w kraju. Mogliście słyszeć termin PNB, produkt narodowy brutto. Jest różnica: PKB mówi nam powiedzmy, że nasz wywiad nie dotyczy Polski. Tu spróbuję narysować Mapkę. PKB mówi: jeśli coś zostało wytworzone w kraju, wewnątrz kraju, to nie obchodzi nas producent. Mógłby to być ktoś z Czech, albo ktoś ze Słowacji, albo fabryka należąca do Chińczyków. Ale jeśli to coś zostało wytworzone w granicach Polski, to wlicza się w PKB. Wlicza się w PKB. Jeśli Polak, ktoś narodowości polskiej, pojedzie za morze i coś wyprodukuje, to nie liczy się to jako PKB. Jeśli Polak ma firmę w innym kraju i ta firma w innym kraju coś wytwarza, to produkt nie powiększa PKB. Gdy kryterium jest narodowość, mamy do czynienia z PNB. Nie chcę wam mącić w głowach, ale gdybyśmy mieli się zająć PNB, to interesowałyby nas zarobki Polaków. Czechów nie, ale Polaków zarabiających za granicą tak. PKB to proste. Interesują nas dobra wyprodukowane w kraju. Nie obchodzi nas, kto produkuje, ani jaki jest narodowości. Oraz ignorujemy produkcję osób tej narodowości poza krajem.